Halo, halo, dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, wasz ulubiony zabawowy kolega YouTube'owy Tomasz Andrzej, twój ulubiony YouTuber z kanału Zagrajmy z Gimperem w obiecanej sesji pytań i odpowiedzi dla wspierających, która będzie organizowana co 2-3 tygodnie. Pytania mogli zadawać wspierający, jeżeli jeszcze nie należysz do tego zaszczytnego grona. A warto, bo możesz dostawać wcześniej odcinki, wbijać do mnie na prywatnego Discorda, gdzie sobie gadamy, wysyłamy memy i razem gramy. No i właśnie też zadajemy pytania, to gorąco cię zachęcam. Grosza daj Wiedźminowi. Gimperowi, czyli mi. Tak, zachęcę tutaj do takiej oto akcji i przechodzimy do waszych pytań. Pytań wspierających. Baldek OST zapytał... Tu sobie ściszyłem muzyczkę, sorry. Ile zarobiłeś na samym YouTube przed widmo? Drogi Waldku, nie wiem, nie liczę tego. Musiałbym zsumować 7 lat mojej działalności przed widemkiem. To byłoby trudne wyzwanie, więc no nie liczę tego. Jest to raczej sporo pieniędzy niż mało pieniędzy. Pozdrawiam. Dominikiusz, czy planujesz robić live streamy na Twitch TV? No i tutaj słuchajcie, się zastanawiałem. Na razie dobrze mi się streamuje tutaj na YouTubie na Zagrajmy z Gimperem od czasu do czasu. Streamuję sobie też na Discordzie dla wspierających tych pierdolonych kozaków na najwyższym poziomie. Tak się nazywają i tam są prawie codziennie w sumie streamy. I na Zagrajmy z Gimperem też mi się dobrze tutaj streamuje, wiem, że to jest moja widownia. Jakbym chciał wchodzić na Twitcha, to musiałbym tak bardziej na poważnie o tym pomyśleć i bardzo się w to zaangażować. Nie wiem, czy mam czas i chęci, chciałbym na razie skupić się na tym, żeby dowozić content na ten kanał i żeby dobrze robić Gimpera. Tam też się zadeklarowałem, że będzie wychodzić więcej odcinków. Nie chcę otwierać kolejnej rzeczy, która zajmowałaby mi po prostu bardzo dużo czasu. Waldek OST ponownie. Jak myślisz, co byś robił, gdyby YouTube i widmo nie wypaliło? Myślę, że pisałbym gry komputerowe, byłbym programistą. Pozdrawiam. Tutaj bardzo duży komentarz od Redki, więc mnie trochę zasłoni. Musicie mi wybaczyć. Z tego co wiem, jesteś fanem rogalików. Czy byłbyś w stanie postartować parę tytułów z tego gatunku? Nie byłbym w stanie. To od razu ci mówię. Słuchaj, wychylę się tutaj trochę. Nie byłbym w stanie. Ale mogę ci powiedzieć, że z tych najbardziej mi się podoba Darkest Dungeon i najlepiej, najwięcej mi daje motyli w brzuchu, a najmniej Faster Than Light. Dlaczego tak? Darkest Dungeon, bo wymaga najwięcej liczenia i myślenia z tych gier. Miał dla mnie najwyższy poziom trudności pod względem intelektualnym, że był najtrudniejszy. Dużo tutaj gier jest zręcznościowych, a karcianki nie były aż takie trudne. A najniżej dałbym FTL, bo po prostu gameplay mi nie siadł. Pozdrawiam cię, Redko. Okej. Okay. Już jest normalnie, więc słuchajcie, tak oto wracamy. Czy będzie jeszcze kiedyś gameplay z Darkest Dungeon z DLC na hardzie? Huge fan. Przymierzałem się do tego, ale nie. Czekam na Darkest Dungeon 2 i z niego myślę, że jest duża szansa, że coś się pojawi. Jak zapatrujesz się na przyszłość swojego kanału twórczości? Obecny format ci odpowiada, czy jednak czujesz, że coś byś w nim zmienił? Czuję, że jestem na przełomie takiego momentu, w którym powinienem trochę swój content i podejście do tego, jakie materiały tworzę, zmienić. Sylwester Wardenga kiedyś powiedział, że twórca co 3-5 lat powinien się trochę zresetować, inaczej będzie miał ciężko. I ja mniej więcej 3-5 lat takiej zmiany dokonałem w okolicach 2016-17, może bardziej 17, że z gier komputerowych mocno przeszedłem w stronę innego kontentu, to był Start Lekko Nie Będzie. Mocniej te overki rozkręciłem, te formaty stały się bardziej takie poukładane. Kanał X-Komago, Full Focus, tak? To są wszystko takie projekty bycia hostem, prowadzącym, człowiekiem bardzo przezroczystym, który skupia się na tym, żeby dobrze prowadzić materiały i być profesjonalnym. Jeżeli o to chodzi, wcześniej robiłem gry komputerowe, no i to wszystko było bardziej wulgarne i inny, był to content do innego widza. I czuję teraz, że ta formuła, w której aktualnie jestem, też się zaczyna wypalać. Więc nie mam jeszcze pomysłu, co nowego chciałbym poodpalać, testuję sobie różne rzeczy, ale myślę, że jesteśmy o krok przed czymś ciekawym i że dosięgnie mnie to, bo jak się za to nie wezmę, to po prostu będę miał ciężko i będzie to powolny spadek popularności, a tego bym sobie nie życzył. Jakub Klimczak, czy jakieś plany wakacyjne? Na pewno Malta, na pewno Energylandia i może Floryda, jak się uda. Chciałbym chyba w tym roku wybrać się na Florydę na jesień. Zobaczymy, co z tym wyjdzie. Wakacyjnie raczej planuję między październikiem a grudniem, bo jak w Polsce jest lato, to generalnie jest to zajebiście. Nie ma sensu stąd wylatywać. Ale jak jest zima, to powiem wam, że mnie rwie, żeby gdzieś się wybrać. Nie znoszę zimy, więc wtedy będę chciał się gdzieś wybierać. Wspomniałeś, że jesteś bi, ale już dawno nie miałeś oficjalnego chłopaka. Czy zostałeś hetero? To nie jest tak, że da się zostać hetero. Aktualnie mam dziewczynę, a nie jest tak, że to
Jak lubisz czerwone samochody i raz sobie kupisz zielone, to nie jest tak, że nie lubisz potem już czerwonych samochodów, też lubisz, tylko że teraz masz zielony. Oto i cała historia. Obiecałem osobom z wyższych progów, że każde pytanie pojawi się na odcinku, więc ono się pojawi. Nie powiedziałem, że na każde odpowiem. Dominik już, dziękuję za pytanie. Jak Fradzi, również dziękuję za pytanie. Co mogę powiedzieć? Kiran, jak wyglądał twój największy dołek zasięgowy na YouTube i jak z niego wybrnąłeś? Myślę, że jeden z takich dołków mam teraz, paradoksalnie, i on jest mało widoczny i to jest najbardziej zdradliwe, ale tak z 500, 600, 700 tysięcy na materiał na Gimperze mam zjazd na 300, 400 i to jest tak, o, chłop narzeka, że ma 300 koła. No, Abstra też wiecie, mieli po 1,5 miliona, potem mieli milion, potem mieli 700 tysięcy, teraz nie przekraczają 200. To jest sygnał alarmowy. Największy spadek wyświetleń miałem we wrześniu 2014 albo 2013. To było tuż po wydaniu mojej płyty pierwszej, płyta się nazywała 1. No i wtedy mocno kanał zaniedbałem, wyświetlenia były masakryczne, suby były na minusie i tam no z poziomu 50-100 koła viewsa spadłem na 10 albo nawet poniżej dychy czasami i kanał był umierający bardzo mocno i to było złe. Fabian Nocny, tutaj już z komentarzy z postu na społeczności. Śledźcie w ogóle społeczność, jeżeli wspieracie, bo tam wrzucam wszystkie informacje. Jak zaczęła się twoja kariera z YouTube'em, co cię inspirowało na początku? Na to odpowiadałem milion razy, ale powtórzę, były to filmy użytkownika Człowiek z Wyżyn. Amerykan, jakie autko byś kupił w tym momencie i czy masz w końcu prawko? Jakie bym kupił autko? Kupiłbym Teslę, bo lubię Elona Muska. Tylko i wyłącznie dlatego. Ewentualnie Merola, ale Tesla bardziej mnie jara. Podobają mi się Tesle. Kurczę, super są. Plus, to nie jest tak, że nie lubię jeździć, ale jak wsiadam do auta, to perspektywa tego, że auto mogłoby pojechać za mnie, jest spoko. Podoba mi się to. Czy mam w końcu prawko? Prawko miałem, zrobiłem, ale miałem na 5 lat ważne, bo mam wadę wzroku i tak mi wypisali tylko na 5 lat. Więc nawet mam już badania nowe i wszystkie dokumenty potrzebne, żeby złożyć wniosek o wydanie nowego prawka, no bo to kwestia złożenia dokumentu i mam, bo egzamin zdałem, ale nie chce mi się iść. To znaczy nie mam potrzeby posiadania tego prawa jazdy, po prostu wszędzie poruszam się rowerem po mieście, a jak jadę poza miasto, to poruszam się samolotem albo pociągiem po prostu. I tak jakoś. Jak to jest nagrywać daily na ten kanał? Fajnie, podoba mi się. Czuję fajny zew powrotu do gier. Mam nagrane materiały na miesiąc do przodu, już z różnych gier. Znaczy jest tak, że wchodzi Turmoil i Fallout Shelter, ja już mam skończone serie, które będą po tych grach. Już kończę kolejne serie, więc dobrze się bawię i dużo czasu spędzam przy grach i jest fajnie. To jest moja odskocznia i hobby, nagrywanie tutaj. To znaczy, jak mam wolne pół godziny, 45 minut, to tak, a nagram odcinek, a wejdę na szybko, coś tam zrobię, nie? Dużo frajdy mi to daje i to jest fajne. Czy pamiętasz w ogóle o istnieniu swojej serii z Rogue Legacy na YouTube? No pamiętam, że jest, ale no co. Rogue Legacy 2 wyszło w ogóle, ale nie mam vibe'u, żeby w to grać. I nie wiem, jaka intencja stała za tym pytaniem, więc no powiem, że pamiętam po prostu, że tak kiedyś nagrałem. Gdybyś miał możliwość zmienić coś w swojej już zresztą kilkunastoletniej przygodzie z YouTube, to co by to było? Czy jest coś, czego mocno żałujesz? Myślę, że nigdy nie robiłbym przerw na Zagrajmy z Gimperem. I po prostu po latach to community, które bym tu miał, byłoby o wiele silniejsze, większe, trwalsze, moglibyśmy zbudować fajną więź. I tego żałuję, bo wiem, że teraz będę musiał włożyć dużo pracy, żeby odbudować jakieś zaufanie wasze tutaj na tym kanale. Nie wiem, czy bym lekko nie będzie kończył, może zrobiłbym przerwę i po prostu wymyślił ten format na nowo. Ciężko mi powiedzieć, to wiecie co, to też jest tak, że z jednej strony można by myśleć, że coś można by było zrobić lepiej, ale w momencie, kiedy podejmowałem jakieś decyzje, to robiłem najlepsze decyzje, jakie byłem w stanie podjąć w danym momencie, nie? To jakby na tyle byłem w stanie je podjąć i to, jeżeli takie podjąłem, no to doprowadziło mnie do miejsca, w którym jestem dziś i to miejsce jest okej, więc może jakbym coś zmienił, to bym nie był w tym miejscu. Ja nawet od dramy z TVN-em sobie myślę tak, że w gruncie rzeczy to dzięki temu, że mnie zajebali wtedy, to dziś no, robię takie rzeczy, jakie robię. Pewnie lekko nie będzie, by nigdy nie powstało, gdyby nie drama z TVN-em, bo bym dalej nagrywał gry na kanał i darł ryja. To jakby wiecie, efekt motyla, nie? Więc ciężko mi powiedzieć. Która gra po twoim powrocie na kanał Zagrajmy z Gimperem najbardziej ci się podobała i dlaczego? Nie wiem, co, nie rozumiem pytania, jak to po powrocie. Z tych, co nagrałem, z tych nowych, to Turmoil. I teraz Teatrum to Castle Wolfenstein nagrywam. I się jaram nim bardzo. A ogólnie na tym kanale?
Twierdza. Bardzo dobra seria stwierdzy była i bardzo mi się podobała, bo to super gra. Koniec pytań. Więcej nie zadaliście, słuchajcie, więc to był Q&A. Naprawdę, to są wszystkie pytania, które zadaliście. Więc widocznie nie jestem dostatecznie ciekawy, albo do wspierających nie dotarło info, więc drodzy wspierający, może karta społeczność wam nie wyświetliła, słuchajcie, zwracajcie na to uwagę, patrzcie, albo możecie też pisać w komentarzach pod tym filmem, jeżeli to oglądacie, bo wyświetla wam się ikonka, że jesteście wspierającymi. Chętnie pytania zgarnę i odpowiem. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. Chcecie wesprzeć moją działalność, byczki? Wiecie co robić. Nie chcecie? Kocham was równie mocno. Jesteście wspaniali. Dzięki za uwagę. To było bonusowe Q&A. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.